Witajcie! W tym edukaście zajmiemy się porównaniami w języku angielskim. Podstawowe informacje znajdują się w prezentacji gimnazjalnej, przymiotniki i przysłówki. Tu zostaną poszerzone o wiedzę z poziomu matury rozszerzonej. Proponuję, abyście obejrzeli obie prezentacje. Porównań, którymi zajmiemy się już za chwilę, warto użyć m.in. w pisaniu, aby zdobyć więcej punktów. Podzieliłem je na 6 punktów. Punkt pierwszy już za chwilę. Punkt pierwszy. Gdy dwie rzeczy są takie same, możemy użyć słówka equally zamiast konstrukcji SS. Spójrzcie na ten przykład. Amsterdam is as safe as Stockholm. I teraz, używając trudniejszej, bardziej punktowanej struktury, both Amsterdam and Stockholm are equally safe. By wyrazić dużą różnicę, możemy posłużyć się następującymi słowami. A great deal, a lot lub quite a lot, considerably, far, much lub very much, plus stopień wyższy. Na przykład, it's much easier to communicate today. Lub, it's considerably easier to communicate today. Lub każde inne powyższe słowo. By far, ewentualnie by far and away, lub easily, plus stopień najwyższy. Na przykład, this is easily the best film I've ever seen. Lub, this is by far the best film I've ever seen. Nothing like, lub not nearly, lub nowhere near, plus SS. Na przykład, theft is nowhere near as serious a crime as rape. Czyli kradzież jest o wiele mniej poważnym przestępstwem niż gwałt. Lub inny przykład, flying in a hot balloon was nothing like as frightening as I thought it would be. Lub wreszcie, just about, plus stopień najwyższy. Na przykład, she's just about the funniest person I know. By wyrazić małą różnicę, możemy użyć barely, a bit, hardly any, a little, scarcely lub scarcely any, slightly, somewhat, plus stopień wyższy. Na przykład, this room is scarcely bigger than a bathroom. Albo this room is slightly bigger than a bathroom. Albo też nearly, not quite, plus SS, ewentualnie much the same as. Na przykład, the village is much the same as it was 40 years ago. Wykorzystać możemy słówka so, such, a także to, enough. Lubią się one również pojawiać w transformacjach. Zwróćcie na nie uwagę. A więc so plus przymiotnik plus that jakieś zdanie. Na przykład the party was so boring that all the people left. Such a plus przymiotnik plus rzeczownik plus that i znowu zdanie. Na przykład it was such a boring party that all the people left. Wreszcie to plus przymiotnik, ewentualnie for i jakaś osoba, plus to bezokolicznik. Na przykład, it was too expensive to buy that computer. Ewentualnie, it was too expensive for Mike to buy that computer. Czy wreszcie not przymiotnik, plus enough, znowu opcjonalne for i osoba, plus to bezokolicznik. Na przykład, it wasn't cheap enough for Mike to buy that computer. Możemy również powtórzyć stopień wyższy przymiotnika dla wzmocnienia efektu. Spójrzcie na ten przykład. She's getting nicer and nicer. Albo she's getting more and more beautiful. I wreszcie po szóste, możemy użyć struktury the, czyli po polsku im, tym, z użyciem stopnia wyższego. The more I dance, the better I am. Czy też, the faster I drive, the more dangerous it is.
Aby lepiej zapamiętać wszystkie struktury, które omówiliśmy, wykonajcie kilka znajdujących się poniżej ćwiczeń. Dziękuję i do zobaczenia.